Dzień dobry, witamy Państwa po raz drugi już ze szczecińskiej restauracji Kuźnia, mieszczącej się przy ulicy Śląskiej w Szczecinie. Jest dzisiaj z nami Eddie Andradino, którego także wybraliście w naszym głosowaniu na osobę, z którą mielibyśmy przeprowadzić kolejny wideoczat. Eddie, witamy Cię serdecznie. Cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie i mam nadzieję, że nie pierwszy i nie ostatni raz gościsz tutaj z nami na VC. No, witam, witam. Cieszę się bardzo, może tu być z wami. Eddie, żeby nie przedłużać, pytania od kibiców otrzymujemy już od wczoraj. Może zaczniemy od takiego pierwszego. Powiedz nam szczerze, czy w twojej karierze była szansa na to, aby zagrać w jakimś poważnym zachodnim klubie? Było kiedyś szansa, propozycja jeden zespół niemiecki, Kaiserslautern, ale ja wybrałem jechać do Japonii, bo miał takie marzenie poznać i grać tam i to był mój decyzję i nie żałuję. Ja tylko jeszcze przypomnę, że pytania zadawać można po prawej stronie naszego okna, gdzie możecie teraz widzieć mnie i Ediego. Zaczynamy od tych pytań, które wpłynęły już wczoraj. Edi, czy po zakończeniu kariery planujesz objąć posadę trenera, może w Pogoni? No, trener, to nie wiem, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jeżeli trenerze akurat, ale mam taką umowę z Pogonem, jeżeli będzie tutaj scout, będę szukać talentu dla naszego klubu, nie tylko Polska, ale poza Polską też. No właśnie, to już takie może ja dopytam. Ta praca skauta polegałaby na tym, że jeździłbyś po Polsce, czy jednak bardziej skupiłbyś się może na swoim rodzinnym kraju Brazylii bądź innych jakichś egzotycznych częściach świata? No, mi się wydaje, że to będzie wyglądać bardziej tutaj Polska, bo przede wszystko to grają bardziej więcej Polacy i wiadomo, że jeżeli się uda tam znajdzie jakiś tam talent poza Polską też to będziemy oglądać, ale mi się wydaje, że ogólnie to nie tylko poza Polską, ale Polska też. Kolejne pytanie od użytkownika o niku BadBoy22. Czy jest duża różnica w poziomie Ekstraklasy i pierwszej ligi? A jeżeli są takie różnice, to jakie? Ogromna. No, mimo wszystko, jest to drugi raz, grał pierwsza liga. No, wiadomo, że niby 3 lata temu, 4 lata temu, z Koroną też grał. I poziom był gorzej. I coraz mi się wydaje, że to wszystko ogólno, Polska poziom jest lepszy. Ale jest duża różnica, bo widać na każdy mecz, który oglądam tej chwili Ekstraklasy, który oglądam też pierwszą ligę, bo leci mecz i czasami oglądam. I jest ta różnica i piłka tutaj Ekstraklasy jest bardziej technika, taktyka, jest dużo do przodu niż pierwsza liga. Kolejne pytanie od użytkownika Gryfina 100% Pogoń. Czy przedłuży pan kontrakt z Pogonią po zakończeniu sezonu? Bo według użytkownika jesteś bardzo potrzebny drużynie. No wiesz, to jest fajne pytanie. No, powiem tak, w tej chwili nie umiem powiedzieć dokładnie, to zależy to wszystko jaki będzie. Planował skończyć ten roku i taki klaruje, że tak będzie. Nasze prezesy już mi namawiają, jeżeli mogę jeszcze trochę poigrać, a to będzie zależało to wszystko jak ja będzie się czuł po prostu, jeżeli będzie grać do końca na tym samym poziomie, to zobaczymy. Kolejne pytanie od użytkownika NGD. Niejednokrotnie po strzeleniu bramki całowałeś herb naszyty na koszulce. Czy to pokazuje twoje specjalne przywiązanie do Pogoni Szczecin? Właśnie to jest moment mój osobisty, który czuję swoją radość. No to nie chodzi, że chcę pokazać to dla nikogo, bo kibice na przede wszystko chcą widzieć bramkę i bramka już była, ale to jest mój moment i nie mogę tak powiedzieć, że innego klubu nigdy tak nie robił i powiem wam, że to jest mój moment osobisty, który mam swoją radość i no, to jest taka, mi się wydaje, taka naturalna reakcja, bo tak jak zawsze mówisz, że czujesz wspaniale tutaj i tego klubu i mam na mojego serca i to nie mam jak inaczej zachować. Kolejne pytanie od użytkownika o ciekawym niku Edifan.
Co sądzisz, Eddie, o liczbie kibiców, która przychodzi na stadion Pogoni Szczecin w obecnym sezonie? A nie wiem, co to jest za problem, ale ja pamiętam, jak tu przyjechał do Polska i mi się wydaje, że Szczecin więcej ludzi przychodzi na mecz, nie? Nie mogę powiedzieć, że to jest, jeżeli chodzi o nasze stadion, jeżeli chodzi o warunki, które się zmieniły. Ale ogólnie jest, jeżeli porównam roku czy temu, jak tu przyjechał i ostatni mecz, który graliśmy, jest lepiej i mam nadzieję, że coraz będzie lepsze. Jednak mimo chyba tej mniejszej ilości fanów niż kiedyś, ta jakość dopingu, niesienia się tego dopingu, wygląda to troszeczkę lepiej niż wcześniej, co? Tak jakby szczerze, jak ty to widzisz z boiska? Nie, to chodzi o dopingu, to Szczecin nie ma jak porównać z nigdzie indziej. No to jest dla nas, to jest taka kibica, który wymaga, to wymaga, bo mi piłkarz wiemy, co to jest. Jeżeli chodzi o dopingu, to naprawdę to nie mam co narzekać, to jest super i to czujemy zawsze. Kilka meczów na pewno wygraliśmy, bo tego dopingu był super. Kolejne pytanie od użytkownika Tylko Portowcy. Jak odnosisz się do okresu Pogoni, kiedy w zespole grali sami twoi rodacy? Czy twoim zdaniem był to dobry pomysł? Nie, to ja zawsze powtórzę, to był nie był dobry pomysł, bo przede wszystkim tutaj jest Polska, to powinny grać więcej Polaków niż obcy krajowcy, to jest moje zdanie. Wiadomo, że ten obcy krajowcy, który wsiadł do Polski, trzeba dać jakś jakość i wtedy niestety nie było. Po prostu przyjechali tam piłkarze. Na początku to nie mogę powiedzieć, że byli słabi, ale po prostu, którzy potrzebowali więcej czasu i tego czasu nie było. A powiedz mi tak szczerze, utrzymujesz z którymiś z tych chłopaków kontakt do dzisiejszego dnia, którzy grali wtedy w Pogoni? Może Jules Simar? Nie. Ma raczej bardziej za Maral, bo to jest mój przyjaciel od dawna i z nim czasami się dzwonimy i pogadam przez telefon. A co tam słuchać o Amarala? Ostatnio Amaral był, kilka klubów grał i na tej chwili mi się wydaje, że przestał grać, ale szuka klubu dalej. Ale Azja spędził trochę czasu, Australię i trochę pochodził tam, ale jest fajny gość i ma dobrego serca i jest bardzo w porządku, go bardzo lubię. Przechodzimy z powrotem do pytań od czytelników. Pytanie od Szkieleta. Sobie najpierw przeczytam to pytanie. Czy prawdą jest, że za czasu swojego poprzedniego pobytu w Pogoni jeździłeś na mecze wyjazdowe swoim własnym prywatnym samochodem? Nie, to nie był wyjazdowy mecz, był mecz do Szczecina i musieliśmy jechać do Szczecina na mecz. To nie był wyjazdowy mecz. No, był wyjazdowy, bo musieliśmy siedzieć na autokar, bo wtedy mieszkaliśmy gotowi. Jak chciał zostać po meczu Szczecin, to lepiej był. Nie przyjechał sam, bo zawsze prosił kierownika albo ktoś innego z mojego samochodu, ale ja przyjechałem z rodziną, wszystkie razem z rodziną, ale mój samochód był, bo akurat po mecie zawsze chciał tu zostać. Kolejne pytanie od tego samego użytkownika. Jaka teraz według ciebie panuje atmosfera w klubie i w szatni? Po pierwsze mam tutaj zespół, nie? Mam drużynę, którą jeszcze mają razem. Przyjeździliśmy tutaj dużo, jestem na pierwsza liga i cieszę się też, jak to nie było, to nie drużyna już była utworzona. Po pierwsze, my jesteśmy zawsze razem i atmosfera jest bardzo fajna, bardzo pozytywna. Jest taka fajna pomieszanie między młodzi ludzi, z doświadczonymi piłkarzy, który powoduje taka fajna atmosfera i mam nadzieję, że ta atmosfera, która jest bardzo ważna, no wynika później na boisku, że możemy coraz więcej wygrać mecze i być jak najwyżej, bo to osobiste to jest moje marzenie, jeżeli mogę pomagać Pogoń Szczecin, jeżeli był jak najwyżej tabela. Kolejne pytanie od użytkownika Niku Papek. Jaki jest twój ulubiony klub sportowy poza Pogonią Szczecin? O nie mam. Nie mam. Czyli przechodzimy do kolejnego pytania. Eddie, znając wartość swojej drużyny, jaki przypuszczasz wynik z Widzewem Łódź? Czy jedziecie tam ze świadomością, że jesteście lepsi od rywala? Wiesz, wiadomo, jeżeli każdy jedzie na mecz i chce wygrać ten spotkanie, jest na pewno trudny teren, będzie bardzo ciekawy mecz.
ale mam nadzieję, że to będzie zespół, który będzie grać z nami bardzo przyszyku na bardzo ofensywy. Jeżeli będę grać ofensywnie, na pewno nie mamy dużo szans. Kolejne pytanie od Bufiego. Co najbardziej podoba ci się w Szczecinie, jeśli chodzi o miejsce, o zachowania ludzi, a co ci się w Szczecinie nie podoba? No, co mi nie podoba, to ciężko powiedzieć. No, ogólnie to jest miasto, które pierwszy poznał. Chodzi o Polskę i zawsze mam tutaj dobra przypomnienie ten czas, który ja tu bywał i na początku. Ogólnie tutaj jest bardzo fajne, bardzo spokojne miasto. Mimo wszystko jest duże miasto, ale czuję się czasami, jak mieszkał jakieś małe miasto, bo akurat tam, gdzie mieszkam, jest bardzo cicho i bardzo cisza i jest duże fajne miejsce, które mogę posiedzieć na kawę, porozmawiać. Fajne są restauracje, które czas do czasu lubi tam też spotykać znajomi i dobre zjedzenie dostać też. A jeśli miałbyś wskazać jednego ulubionego piłkarza? Ulubionego piłkarza? No w tej chwili światowo to wiadomo, że Messi nie ma lepszego, moje zdanie to nie ma lepszego od Messiego. Kolejne pytanie od użytkownika Asanias. Edi, jakiej muzyki najczęściej słuchasz? To poza heavy metal, takie ciężkie rocki, to wszystko lubię. Nawet czasami może tak, wiesz, nawet czasami może być taki rock, ale normalnie tam wszystko lubi. Polski, muzyka Brazylii, za granicą też lubi. No, jestem ogólnie od muzyka, od czwarta lubię, wszystko co leci. Kolejne pytanie. Edi, co myślisz o grającej młodzieży w Pogoni z Wolińskim, Wiśniewskim, Goli, Lewandowskim? No, dobre piłkarze są, ale najważniejsze przede wszystkim są ludzie bardzo pracowite, ludzie, którzy na każdy dzień są do dobrej dyspozycji, na każdy dzień są chętni do pracy i to jest postawa dla takich młodych ludzi. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z młodych, które mam tutaj na tej chwili, bo są młodzi, którzy bardzo mocno pracują. Jestem pewny, że każdy, który dostają szansę, na pewno będą grać na dobry poziomie. Kolejne pytanie. Edi, gdy dostajesz ofertę powrotu do Pogoni, czy długo się wahałeś i czy trener Sasal miał wpływ na twój transfer do Szczecina? Nie, długo, chyba półtora minuty decyzja już wróci, nie? Znaczy ja akurat wiem, że to już było dogadane dość dużo, dużo wcześniej, znaczy temat był nakreślony. No, mi się wydaje, że tak, jestem pewny, jeżeli ja był pierwszy tutaj niż Sasal, no to Sasal nie miał nic wspólnego z tym. To był kwestia też rozmawiać z Korona, bo Korona też chciał ze mną przedłużyć umowę, ale ja wybrał tu, bo miał nadzieję, że mogę tu wrócić i pomagać zespół wrócić do Ekstraklasy, bo to był w mojej karierze był taka dziura, jak spadaliśmy do pierwszej ligi wtedy. Kolejne pytanie. Pozostajemy przy trenerach od użytkownika MM1999. Ten użytkownik w minionym dwa tygodnie temu też zadawał bardzo dużo ciekawych pytań. Jak oceniasz pracę trenera Skowronka? Jak oceniasz jego warsztat szkoleniowy? Bo jest to młody szkoleniowiec, młodszy nawet od ciebie. No, ciężko ocenić trenerze, nie? No raczej to odwrot powinno być, nie? Co mogę powiedzieć? Ambitny, pracowita i na pewno najbliższy czas będzie super trenerz. Kolejne pytanie od tego samego użytkownika, ale to już mieliśmy. Co sądzisz o szczecińskich kibicach? Takie pytanie już mieliśmy, więc powiedz nam, czy uważasz, że w Szczecinie powinien powstać nowy stadion? Na pewno, że takie miasta, takie kibice i z drużyny, które gra Ekstraklasy, to jest minimum, które naszego miasto może zrobić, to jest budować stadion na kibice. Kolejne pytanie. Da się zauważyć, że często zwracasz uwagę i nawet gdy schodzicie z boiska, rozmawiasz z Donaldem Giuse. Czego dotyczą twoje uwagi, jeśli kiedy z nim rozmawiasz?
No to jest bardziej orientacyjnie, co trzeba zrobić, jak trzeba zachować na boisku. Ogólnie chodzi o system defensywy, bo to nie jest łatwe na napastnika, bo dużo kosztuje zdrowie i czasami to w większości przypadków jest bardziej motywacja. Jeżeli trzeba to robić, bo to kosztuje dużo i gramy z tylko jednym napastnikiem i ten napastnik musi dużo biegać i musi dużo walczyć. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ale w większości przypadków próbuję mu motywować. Jeśli jesteśmy przy Donaldzie, to jest zawodnik, który dość mocno mnie intryguje i będę chciał, aby dołączył tutaj do nas na którymś czacie, nawet jeżeli mielibyśmy korzystać z tłumacza. Radek Janukiewicz powiedział, że Donald jest takim największym jajcarzem w drużynie. Jakbyś mógł przytoczyć jakiś jeden śmieszny moment z życia waszej szatni w wykonaniu Donalda. Donald, ja go bardzo lubię, to Donald jest tutaj na mojego serca, bo to przede wszystkim szanuję bardzo starszych ludzi, starszych piłkarzy. Nigdy był sytuacja, ja bardzo dużo wrócił uwagę na Donald, niektóre rzeczy robi źle i nigdy był tak sytuacja, że się obraził. Zawsze jest taki gość, który ma ogromną pokory, nie? Ale trzeba zawsze wrócić uwagę na niektóre rzeczy, bo tak jak i młodzi czasami, każdy młody czasami nie widzi niektóre rzeczy i mi strasznie czasami zwrócimy uwagę. Ale jest ciężko powiedzieć, co on robi, bo każdy dzień coś nowego jest tyle tego wszystko. Lepiej, jak zostawimy tam naszego szatni, bo taki był najlepiej. Ja pamiętam taką jedną sytuację, kiedy Donald biegał po szatni z artykułem w gazecie. To było jakoś niewiele po jego przyjściu tutaj do Szczecina, gdzie został nazwany polskim Eto. Pamiętasz? Właśnie, do tej pory mówimy do niego eto. No, ale Donald jest, tak jak ja mówię, bardzo porządku i młody też, i młody, który jest bardzo pracowity, który słucha i też jestem pewien, że ten piłkarz kiedyś będzie grał na taki super poziom. Kolejne pytanie od naszych użytkowników. Czy jest szansa, Edi, że po zakończeniu kariery ściągniesz nam tutaj do Szczecina zawodnika twojego pokroju, żeby umiejętnościami mógł cię uzupełnić w składzie trenera Skowronka? To za mało, nie? Mam nadzieję, że mogę ściągać tutaj takiego piłkarza, który naprawdę jest super piłkarz, który mogę tu przyjechać i daje naprawdę taką jakość na zespół, bo takiego miasta, takiego klubu, tak jak i Pogon, powinno mi grać dobry piłkarz. Kolejne pytanie od Lukiego. Czy prezes Smolny często odwiedza was w szatni i czy przekazuje jakieś swoje uwagi? On lubi tam przyjechać czasami, ale ogólnie na piłkarzy to nie, zawsze ma tam z trenerami tam rozmowa, ale z nami już, jak jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja, jak jest bardzo źle, to tu przyjedź do nas i dostanę jakiś tam. Dokładnie, ale ja odbieram to bardzo pozytywnie, bo czasami jest potrzebne też. Kolejne pytanie od Bad Boya. Edi, grając w Brazylii, Japonii, Portugalii, jakbyś ocenił polską piłkę z tymi właśnie ligami i jak oceniłbyś styl kibicowania, styl dopingowania pomiędzy ligami właśnie Japonią, Portugalią, Polską? Nie Portugalia, Rosja. Wiadomo, że Polska i Brazylia, to mi się wydaje, chodzi o kibice, są najlepsi, nie? Bo reagują bardzo podobnie i to wszystko jest bardzo podobne. Ale o ligę, jeżeli chodzi o ligę, to też ciężko powiedzieć, bo jest różne są te ligi i grają inaczej. Japonii kompletnie inaczej grają i Brazylii też. Ale osobiście ja bardzo lubię takie jak tu Polska, Rosja, bo grają bardzo agresywnie i to mi się podoba akurat. No. Kolejne pytanie od użytkownika Gogo 55. Czy w twojej karierze kiedykolwiek była szansa zagrania w reprezentacji Brazylii? Byłeś powoływany na jakieś konsultacje, zgrupowania? Były zapytania szkoleniowców? Juniores, miał taka pecha, dostał powołana do jakiegoś turnieju, a później tydzień przez tego turnieju nie był w ogóle turnieju i nie mogę grać w tej żółtej koszulce. Ale ogólnie wiadomo, że każdy piłkarz, Brazylijczyk ma te marzenia
Ali u nas je bardzo trudno se dostaći, bo jest tyle tego piłkarzy, tyle dobry piłkarzy, że jest taki coś, który jak się tłumaczy tutaj polsko, to jest taki coś, który nie da się wyobrażać, na przykład dostać do reprezentacji brazylijskiej. Kolejne pytanie, dość takie mentalne. Jak to jest być kapitanem drużyny? Czy podoba ci się ta rola? Czego wymaga się od kapitana drużyny? Może jeszcze o to zapytam. Ciężko powiedzieć, wiesz, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ja noszę tego pasek albo nie, to dla mnie, ja zawsze zachowuję bardzo podobnie, zawsze spróbuję pomagać i orientować i doradzić tam młodzi ludzi albo koledzy, no, mogę tak powiedzieć młodzi ludzi, bo jestem starszy niż wszyscy, ale to jest najtrudniejsze czasami, jak trzeba prowadzić jakieś rozmowy z trenerem. Muszę reprezentować zespół i zarządu tam też z prezesami, trzeba niektóre rzeczy porozmawiać, jakieś sprawy i to jest najbardziej rzeczy, które mi nie podobają, ale trzeba to robić czasami. Kolejne pytanie od Seby z Wielkopolski. Z kim na skrzydłach grać się najlepiej, a z kim najlepiej w ataku? No, to te pytanie to jest bardzo ciężko powiedzieć, bo wszyscy tutaj są przygotowani do gry. Systema, który gramy, to jest bardzo, bardzo, mi się wydaje, że bardzo łatwy, ale wymaga duża siła fizyczna. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, będziemy dobrze grać. I ciężko powiedzieć dla kolega kto i jak, bo my wszyscy pracujemy bardzo ciężko i w tej chwili gramy, może zaraz nie będę grał i wiadomo, że to jest decyzja trenerzy i naprawdę nie chciał się strząsać z tym. Kolejne pytanie od użytkownika Hedgebacka. Pod względem miasta, które miasto wolisz, Szczecin czy Kielce? No to łatwiej, no kurczę, to no, miasto, to Szczecin, no to wiadomo. Ogólnie przede wszystkim, bo większe miasto, większe możliwości, ale Kielce też nie mogę narzekać, był bardzo fajny, spędził tam 4 lata i też są bardzo miłe ludzie. Ale ogólnie zawsze Szczecin był pierwsze miasto. Nie? Kolejne pytanie od użytkownika Amaral. Od którego roku, może to ten Amaral, od którego roku życia rozpocząłeś grę w piłkę nożną i czy pamiętasz pierwszą bramkę w barwach Pogoni? No wiesz, Brazylijczycy grają piłkę od zawsze, nie? Jak się urodzi, to się zaczynają grać w piłkę, ale ciężko powiedzieć. Ale pierwszą mowę, jak personalny, to miał 16 lat, to tata miał popisać dla mnie, bo wtedy nie mogę sam decydować. Pierwsza bramka to na pewno pamiętam, to z Wysopolski. No, to był mecz tutaj, z głowy strzelał i mi się wydaje, że to jest to. Kolejne pytanie od użytkownika MM1999. Jak długo zajęła ci nauka języka polskiego? Co sprawiło ci w nim największą trudność? No do tej pory nie znam się za bardzo. Ale nie, no. No ciężkie jest. Niektóre słowa mam dużo problemów do tej pory. Wiem, co to znaczy, ale ciężko czasami powiedzieć, nie? Ale na przykład ta słowa prysznica, to był mi roku czas walczył z tym, nie? I do tej pory ciężko mi powiedzieć, jak się na przykład po prostu do prysznicy. Czyli szyży, tego typu rzeczy. Dokładnie, jest bardzo trudno. Wiadomo, że rozumiem, co to znaczy, ale ciężko powiedzieć, no dokładnie. Pytanie od Filippo. Czy gdyby była możliwość gry w reprezentacji Polski, zgodziłbyś się zagrać? Z całym szacunkiem nigdy nie myślę o tym. Jestem Brazylijczyk i mi się wydaje, że tak powinno być i każda reprezentacja powinna być tylko tam swojej rodzaju. To jest moje zdanie, to nie mam nic przeciw, którzy grają tam, ale ja na pewno nie. Pytanie od użytkownika MKS Pogoń. Od jak dawna posługujesz się pseudonimem Andradino? To było od roku 90 akurat trafił do tego zespołu, który tam był bardzo dużo piłkarzy, który miał Carlos, nie, końcówka Carlos, dwa imię, końcówka Carlos, i Luis Carlos, Antonio Carlos i tak dalej, ja Eddie Carlos, i ten
Tem plano de treinar, o povo já, não dobra, show Eden, Carlos, curte, dá, vai, tem Andradina aí, tá que exaustão. Kolejne pytanie od Pinia. Jak został rozwiązany konflikt z trenerem Skowronkiem, który zrodził się gdzieś tam po meczu z Lechem? Nie miał żadnego konfliktu. No. Dużo rzeczy, co ja dowiedział przez trenerze, bo mało oglądam, bardziej przez mídia, ale nigdy nie był konfliktu między nami, nigdy nie był żadnego sytuacja. To nie ma co opowiadać, bo nie był konfliktu. Zamykamy całkowicie ten temat. Jakiemu klubowi w Brazylii ewentualnie kibicujesz i dlaczego? Będzie to już ostatnie pytanie od naszych użytkowników. Jak był mały, to mi zawsze z tata oglądaliśmy mecz Corinthians, nie? Taki zespół, który jest taki, który moja rodzina, wszyscy kibicują, ale niestety nigdy tam nie grał. Grał akurat na ten najmocniejszy rywal, to był Santos i nawet jak tam, jak ja grał Santos, tata nie potrafił kibicować dla Santos, zawsze dla Corinthians. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Eli, wiesz, że w meczu z Widzewem musisz uważać na żółtą kartkę, bo później Legia przyjeżdża do Szczecina na ten mecz. Będzie bardzo, bardzo ważny dla kibiców. Właśnie, wiem i będę uważać, ale przede wszystkim będę starać się jak najbardziej grać na najwyższym poziomie i pomagać zespół. I mam nadzieję, że jeżeli tego karta na jakiś głupi sposób mnie nie będą dostać. Edi, ja dziękuję Tobie za obecność tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję naszym czytelnikom za zadawane pytania. Mam nadzieję, że spędziłeś miło czas, że nie będziesz opowiadał kolegom w szatni, że nie warto do nas przychodzić, tylko wręcz przeciwnie, będziesz ich do tego zachęcał i będą bez problemu, tak jak Ty i Radek Janukiewicz, zgadzać się na nasze wideoczaty. Jeszcze raz wielkie dzięki, Edi. Życzę Ci powodzenia. Może chcesz coś jeszcze powiedzieć kibicom na zakończenie? No, dziękuję, dziękuję i na pewno bardzo miło tutaj być z Wami i chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, którzy na mnie tam głosowali, że ja mogę tu być dzisiaj i rozmawiać z Wami. Bardzo miło. Wygrałeś nawet z prezesem Smolnym. Dzięki.